Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj mamy 1 września, w końcu 1 września. Dzieciaki pojechały do szkoły, a my zrobimy sobie aktualizację, co tam u Alokazji słychać. Zostałem o to poproszony, więc nie ma sprawy, idziemy do Alokazji, rosnących w gruncie i stojących ogólnie na zewnątrz, w donicach. Redek mi tam popiskuje, ale no niestety nie mogę cię zabrać. Słuchajcie, taki uciekinier, po schodach się boi zejść, ale uciekinier. Mam szczelinę w płocie i niestety mi spiernicza. No tak, zaraz cię wezmę, poczekaj. Dobrze, od czego by tu zacząć? Alokazje ogólnie w tym roku to jest porażka, że tak powiem. No słabo, bardzo słabo. W ubiegłym roku wyglądało to dużo ciekawiej, dużo bujniej. Może tutaj wygląda na gęsto, ale w ubiegłym roku było jeszcze gęściej. Dobra, zacznijmy. Co my tu mamy pod nogami? W donicy stoi Alokazja New Guinea Gold. Piękna. Naprawdę piękna. Myślę, że problem tkwi w tym jakże zachwalanym bigosie. No do uprawy zewnętrznej bigos się nie nadaje. Czyli mieszanka, jak widać, keramzyt, kora, włókno kokosowe, perlit i inne takie tego typu śmieci. Tutaj mi się zrobiła taka lekka pleśń, ale to tylko dlatego, bo tutaj jest posypany obornik granulowany i to na oborniku się zrobiło. Kukulata. Dopiero teraz zaczęła fajnie puszczać. Słuchajcie, dla kukulaty za gorąco było. Pomimo tego, że tutaj stoi bliżej ściany, to jest ściana północna, to i tak miała tutaj za gorąco. Nie mogła się ogarnąć. Jak wygląda jej pieniek? Ogólnie mamy tutaj 3 sztuki. Coś tutaj puszcza. Jakiegoś łybaska. Też była w ubiegłym roku dużo wyższa, dużo większe liście miała. Tutaj mamy dwie gagenki w doniczkach. To były wariegaty, które po prostu zzieleniały. Tutaj dwa starsze listki, które można usunąć. A nie chcę mi się teraz w to bawić jedną ręką. Alokazja Brisbanensis. Myślałem, że będzie z nią ciężko, bo było ciężko. Nie mogła ruszyć. Długo stał z jeden taki kikut. I pokazuję i objaśniam. Spójrzcie na tą bulwę. Charakteryzuje się tym, że po każdym liściu obumarłym zostają takie twarde włókna, jak u jakiejś palmy. Puszcza korzenie, nawet bez ziemi, z bulwy. Tak samo tutaj. I to jest matka. Ona była zimowana w piwnicy na sucho. Tak samo była zimowana Kalidora i Odora. I zaraz sobie porównacie. Spójrzcie, odrosty przerosły matkę. Tutaj jest zwężenie i już matka nie chce osiągnąć takich rozmiarów, jakie miała. Natomiast odrosty wypuszczają już ogromne liście. No w sumie ogromne, taką jakie należy. Jest sporo tych odrostów. Tak, to będzie największy liść. I tu idzie liść od odrostów. Ciemne łodygi. Wcętki. Podobnie jak Alokazja macroriza. Tutaj Yucatan Princess.
Stingray w donicy. Bardzo dużo odrostów. I tutaj teraz idziemy do alokazji odory. To miało być tak. Największy pień. No i widzicie resztki z kuchni. Największy pień, największa bulwka, najgrubsza. I to samo co u Brisbanensis. Zwężenie. I to przydałoby się już w sumie obciąć. Nawet tutaj. A to po prostu głębiej wsadzić lub podzielić na kawałki, żeby popuszczało odrosty. Bo ta alokazja to nie za bardzo wypuściła. No bo wypuściła, ale jest taka cienka. A zamysł był taki, żeby to wyrosło właśnie tutaj. W tym miejscu te duże liście. Tutaj mamy też odorę. Spójrzcie na te łopatowate liście. Grube. Grube żyłki. Już tam przejdę. I to była bulwa, która mi przygniła. Stożek przygnił, a to są wszystko odrosty. Już tam nawet w bambusy wchodzi, w Vivaxa. Vivax też ładnie puścił w tym roku. Jak się dostanę do tej bulwy, to wam ją pokażę. O! Takie coś. Stożek przygnił. To zaschło, twarde. Tutaj są jeszcze uśpione oczka. A to, co wypuściło, to z ziemi, gdzie było zasypane. Zobaczcie, ile tych odor tu jest. Także jakby ktoś chciał, to pisać na priv, na Messengerze, na Facebooku lub na Instagramie. I takie listki z odrostu. Czym się odora charakteryzuje? No właśnie takie liście, łopatowate, lekko zaokrąglone prawie. To jest taka jakby gagena, bo gagena ma takie okrągłe listki, z tym, że ma mniej tych nerwów, ale są grubsze. I odora. Nie ma żadnych centek na łodygach. Łodygi są zieloniutkie, czyściutkie, bez żadnych znamion. Alokazja Portora. No też bieda w donicy. Ona tutaj wyrosła od zera. Od zera, bo mi też ledwo przeżyła po zimie. Dopiero się zaczęła ogarniać pod koniec sezonu. I też ma centki, a to są centki w spadku po alokazji Portei. Bo Portora to jest krzyżówka właśnie Portei i odory właśnie. Po Portei odziedziczyła te centki na łodydze. Takie liście już można usuwać. Tutaj mamy alokazję. To będzie Lutea. Też centki. Żółtawe przebarwienie. Chociaż ta już tak całkowicie prawie zzieleniała. Dalej. Alokazja Sumo. Od Zbigniewa. No i Kalidora. Piękny. Wielki liść. Chociaż to nie jest to, na co bym liczył. Ponieważ ona co rok zaczęła mi teraz
kwitnąć. Tutaj mamy miejsce po uciętym kwiatostanie, w sumie po urwanym kwiatostanie, a kwiatostany bardzo hamują wzrost. I to jest pierwszy liść po usunięciu właśnie kwiatostanów. Powinno być dużo większa. Trzeba pilnować, żeby alokazje nam nie kwitły w ogrodzie, bo po prostu zmniejsza się tempo wzrostu, bo musi wykarmić te kwiaty. Nie idzie w liście, a w kwiaty. I też była zimowana na sucho. I co? I kalidora. Nie ma też żadnych centków na cholewkach, na tych łodyżkach. Nie ma nic. Liście bardziej podłużne niż u łodory. I od razu widać takiego, no taki grubas. Tutaj liść taki bardziej gagenkowaty. Ogólnie to taki grubas. Gruby grubas. No i tutaj mamy alokazję makroryzę, z którą jest często właśnie mylona kalidora. Bo w sumie to nie jest nasza wina, tylko sprzedawcy nas robią w ciula, że tak powiem. Bo sprzedają właśnie kalidorę jako makroryzę, bo się kuźwa nie znają. Albo nie wiem, co to za jakaś polityka jest. Tutaj mamy makroorchizę. To jest makroorchiza od pana Zbyszka. I co można zobaczyć? No mi się wydaje, że bardziej strzałkowate te liście. To wycięcie szerokie, szeroko rozstawione, chociaż to też nie jest reguła, bo niektóre liście u tej też są szeroko rozstawione. Ale ogólnie pokrój, spójrzcie na wszystkie liście. Strzałki. Tu strzałka. Tu chodzi o to też. O ten przyrost przy tej ostatniej, przy tych uszach, przy tej ostatniej żyłce. Jasna łodyżka i ciemne tutaj. Ciemna kontynuacja. I tutaj, jak się przyjrzymy, będzie cienko widać, ale mam nadzieję, że będzie widać. O, tutaj. Nie mogę ostrości złapać. Są centki. Nie mogę wyostrzyć tego. Liche, bo liche, ale centki są. Może widać. I spójrzcie. Prawie wszystkie ładnie strzałkowate liście. I to jest właśnie podstawowa różnica. Strzałkowate liście i centki na łodyżkach. Mogą być mniej lub bardziej widoczne, ale zawsze makroorchiza je ma, a ta nie ma. Leukokazja Borneo. Pokazywałem ją na ostatnim filmie. Alokazja makroorchiza Black Stem. Do nic. Alokazja Alba. Taka siwawa, dużo nerwów, dużo żyłek, stoi w donicy, wrosła się w ściółkę, też fajnie sobie radzi w ogrodzie. No i Kuching Mask, w ubiegłym roku była naprawdę wielka wielkości, no tej kalidory, w tym roku straszna bieda, była zimo. Walna. Alokazja.
w tamtym roku rosła tutaj Brisbanensis. Coś mi się tutaj przyzimowało. Także Kuching, bardzo piękna, piękne liście, ale też sama bulwa na sucho była zimowana i pierwsze co po posadzeniu wypuściła kwiat. Kwiat został usunięty i dopiero się ogarnia, dopiero się rozrasta. Piękne kolory. Ten liść nie jest taki, ale nowy. Piękny. Jak takie, kurczę, nie wiem, jak wołowina jakaś. No i tutaj kolejna alba. Coś jeszcze tu za okazji nie pokazałem. Nie pokazałem. Regal Shield. Też od początku, od wiosny tutaj rośnie. W gruncie, nie w donicy. No i demonem to ona też prędkości w tym roku nie jest. W donicy rosła dużo ładniej. No i jak widzicie, mam nadzieję, że zrozumieliście, o co mi chodzi, mówiąc o różnicach pomiędzy makroorizą, kalidorą, odorą, bo to są trzy takie podstawowe gatunki u nas dostępne i żeby to można było rozróżnić. Jeszcze raz powtórzę, że makroriza ma strzałkowate liście, szeroko rozstawione te uszy i ma mniej lub bardziej widoczne cętki na łodyżkach. Kalidora i odora to są takie typowe grubasy bez tych cętek. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, idę na kawusie. I spokojnego, miłego i udanego roku szkolnego dla Waszych pociech. Trzymajcie się, cześć.